dzisiejszym odcinku Tarf Mamuśki. O, to Matka Teresa. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Xeonic i witam was w najnowszym odcinku na kanale z czegoś nowego, bo dostałem mapę od Szczurolota, którego bardzo pozdrawiam. I oczywiście mapa do Herosów 3, Zemsta Xanaxa. Bez zbędnego przedłużenia tutaj zaczynam. I dowiadujemy się, że kilka tygodni temu dowiedziałem się, że zmarł twój wujek, władca okolicznych terenów. Zostawił ci w spadku swoje miasteczko. Udaj się na północ, odbierz swoją własność. No okej, okay, no czyli gramy bagiennym zamkiem. Nie przepadam za akurat za tym zamkiem, ale okej. Okay. Tak czy siak, dziękuję. Jeśli macie jakieś rzeczy tego typu, nie chcę zakończyć gry, czekajcie, bo nie umiem zapisać w tą grę komputerową. Dobra, zapiszę sobie tutaj na wrazie W. Tu jest jakiś artefakt, to może go sobie podniosę. Ogry i mało cyklopy, nie wojownika, czy tutaj też muszę walczyć? O, przeżyłem. Fajnie. Nie no, jeśli macie dla mnie jakieś takie rzeczy jak mapy itp. itd., no to dawajcie znać. Na pewno. A w ogóle co ja mam tutaj? A 7 bazyliszków mam, fajnie. Dawajcie znać, jeśli ma... Jezus, już się przestraszyłem, że z kimś walczę. Jeśli zrobicie dla mnie jakieś rzeczy, ja z chęcią to ogram. Tak więc, zbliżasz się do swojego nowego domu. Tutejsi mieszkańcy ciepło witają swojego nowego pana, a tutejsze wojsko podporządkowuje się twoim rozkazom. 4 bazyliszki, 15 tych, trochę gnoli i troszeczkę ważek. Dobra, tutaj to jest to. To jest to. Potrzebni nam łucznicy, tak czy siak. Przyda się paru łuczników. Może spróbmy sobie na razie to. Czy ja mam księgę czarów? Chcę kupić księgę czarów. Dostajemy jakieś strzały, jakieś tam pierdółki. Superancko. Dobra, następną rzeczą może spróbujmy z tymi ważkami zawalczyć tutaj. A raczej nie powinno być większego problemu z nimi. Mamy dość mocną armię. Dobra, może jednak będzie problem. Reptiliona już mi udupiły. Zaczekaj. I spróbujmy, może bazyliszek to dupnie na raz. Chyba jednak nie. Serio, morale mi spadły? O. 3. Dobra, mocniejsze są te ważki niż mi się wydawało. Nawet nie wiem, które to poziomowe są te. Kurde bele. Ale dużo biją. Z ważkami poszło 5 reptalianinów straciłem niestety, ale... No, nie starczy mi ruchu. Ale oczywiście wezmę sobie tutaj 1000 golda, bo się nie opłaca chyba dla 500. Czy tutaj w garnizonie coś jest? Ktoś będzie chyba pilnował garnizonu, nie? Dobra, tak czy siak przejdźmy się na razie tędy. Mapa jest ponoć na około 2 godzinki, więc będzie z tego 2 bądź 3 odcinki. Nie więcej, raczej nie więcej. Co ja potrzebuję, żeby zrobić to? Wymagany fort, no to budujemy forcik. Akurat przed populacją. Wykupię sobie jeszcze chyba jedną jednostkę. Nie się złożyło. Tutaj są wiwerny. Ślizgów. To może być chyba przydatne. Nie wiem. Nie, wiecie co? Nie grałem zbytnio tym. Kwatery oficjalskie. Gnoli. Rekrutować ważki. Reptolioninów. I wiwerny. Może zbudujmy sobie wiwerny tako. Bo why not? Zbudujmy sobie wiwerny. Pierdzielnijmy je tutaj. Na razie może odpuszczę. Albo w sumie. Come on, spróbujmy. Co może pójść nie tak? No ważek trochę jest. Dobra, damy radę. Mamy szansę. Na sukces. Te reptylianie mi zginą, ale już mamy populację, więc powinno być okej. Okay.
Dobra, pierwsze mamy ważki. No dobra, to lejemy ich po kolei. Osłabiajmy od razu wszystkich. Co za szef totalny. A zobaczmy, czy to dużo zbije. Chyba nie, no bo na chwilę obecną jesteśmy w miarę słabi. Jeśli chodzi tutaj o magię samą w sobie. O, w gnole mi jednak idą. Kurde. Szczęście jeszcze dostał. No, więc prawdopodobnie będzie z tego 2-3 odcinki. Będę je wrzucał prawdopodobnie w poniedziałek. Każdy poniedziałek. Nie wiem, jeszcze pomyślę. Albo w poniedziałki i piątki. A ogólnie to chwilowo nie chce mi się farmera nagrywać, powiem wam. Z tego powodu, że... jakoś tak ostatnio motywacji nie mam, żeby go zacząć. Totalnej motywacji nie mam, żeby zacząć tego farmera nagrywać z powrotem. Ale wrócę do niego. Wrócę do niego, jeśli ktoś czeka tutaj na odcinki z... z tego... z farmera. Dobra, weźmy sobie płatnerstwo tutaj od uszkodzenia, zadawane obrażenia. No, weźmy to. O! Coś tam pisało. Nie przeczytałem do końca, ale chuj w to. Dobra. Dobra, ja coś tam spierdoliłem. Nie wiem, zamuliłem się, przepraszam. Dobra. To jest pierwsze, to jest drugie, czyli to są trzecie, czwarte, piąte, szóste aż. O Jezus. To zrobiłem fajnie. Fajnie. Szóste tutaj już mam na sam start. Znaczy, ja nie marudzę, mi się to podoba, nie? Weźmy sobie to. To jest chyba jaszczurek. Czyli łuczników. Na tych, o, się ulepsza. Tutaj już chyba niczego nie znajdę. Łe, strzałkami można chodzić! Fajnie. Ty, nie wiedziałem, że można strzałkami chodzić. Ale sztos totalny. Kwatery oficerskie zakupmy, bo tak nie mogę nic zrobić, nie mam surowców. Czy ja skipnąłem 2 razy dzień? A, czekajcie, muszę sobie poprzestawiać tutaj. Czekaj, dobrze to ustawiłem? Nie. Najpierw ważki, potem te, dobra. Okej. Okay. Chyba musimy się ruszyć dupą na statek w takim wypadku. Widzę, że nie mamy tutaj nic, co możemy zrobić. Tutaj chyba raczej mogę tylko wilcze doły zbudować. No to zbudujmy sobie te wilcze. Ja głupi jestem. Przecież ja rady miasta nie zrobiłem. Ja pierdzielę, ja myślę, że mam tak mało hajsu. Kurwa, nie przeczytałem, co tam pisało. Ale się zbłaźniłem teraz. A karczmę jeszcze muszę zbudować. Ja zapomniałem o tym na śmierć. O Boże, to bardzo źle. Bardzo źle. No dobra. Przepłyńmy sobie tutaj kawałek. Może zadokujemy sobie tutaj. Tutaj coś jest, jakaś krypta. No z kryptą chyba raczej nie mam na chwilę obecną szans. Z wivernami raczej też nie. Ale zbudujmy radę miasta, żeby było troszeczkę kasy. Bo tu nieźle zawaliłem, kurde. Poleciałem w wojsko, zamiast pomyśleć o radzie miasta. Dobra, wiemy, że to jest gdzieś przy morzu. Tylko co jest przy morzu? To jest największe pytanie. Co ja potrzebuję na to? Kuźnia i targowiska. No to lecimy w kuźnię. Na razie sobie ogarniemy kapitoł. Staw hydr. Łe! Smocza utopia. Tutaj raczej nie mamy szans na chwilę obecną, ale to się przyda. Jak najbardziej. Czy ja już wybudowałem coś? Jeszcze nie. Co mi na targowisko? Brakuje jednego tego. Dobra, ja skipnę to raz. Raz to skipniemy. Tylko dlatego, żeby wybudować sobie ratusz. Więc od razu budujemy targowisko. Tu jest kolejny... Nie, to jest... Tutaj jest wejście do podziemi. Okej. Czy jeszcze coś tutaj znajdziemy na tym? Chyba nie.
Dobra, to wejście do podziemi na razie olejemy, chyba że to jest jedyne przejście, jakie tu jest. Ale tu już potrzebuję 5000 golda. Nie będę skipował tury. To może się źle skończyć. Dobra, przynajmniej mamy już przynajmniej ratusz, że przepraszam, okej, okay? Kapitu, 10 koła będę potrzebował. To trochę potrwa. Na razie to sobie odpuszczę. Przejdę się z powrotem do zamku. Ważki sobie od razu kupię. Tylko dlatego, żeby się już tam stakowały tutaj wojska. I teraz tak. Jeden skip. Lecimy tutaj. Będzie teraz populacja. Bazowa produkcja jednostek. No kurde, hajsu nie mam. Ale spierdzieliły mnie. A, wiatraku jeszcze nie odwiedziliśmy. Odwiedzono. Jeszcze pójdziemy sobie tutaj w prawo. Ale chillowa jest ta gierka, nie? A przez skipnijmy sobie jeszcze turę. Dobra, tu nie mamy szans. Czyli lecimy do podziemi. Zaraz, ale to za dwie tury musimy najpierw kapitał wykupić. Co? A zamek jeszcze nie mam. Kurwa. To zjebałem strasznie. Ulepszymy sobie chyba cytadelę. No dobra, lecimy w cytadelę. Ulepszmy tą cytadelę na razie. Ulepszmy tą cytadelę. Jezus Maria, jak się zboźniłem grając w Heroesy. Niedobrze, widzowie. Dobra, i jeszcze bym sobie coś zrobił. Nie mogę nic zrobić, bo nie mam kasy. No dobra, sensowne. My tutaj dupimy do tego. Jak zwykle działa w ten sposób. I żeby zamek mieć, potrzeba nam hajsu. Jep, no dobra. Dajmy się tylko do podziemi w tym momencie. Tu już chyba mamy wystarczająco kasy na zamek. Dobra, jest zamek już wybudowany. Zciepcieczyłem trochę, no. Musicie mi wybaczyć. Ile on ma HP? 150. To może być najcięższa walka. Chociaż w sumie może się uda. Czekajcie, może to się uda. On nie jest aż tak tankowaty. O kurwa. No nie, reptiliani, nie. Dobra, ile mu HP zostało? 58. Kto teraz wali? Może... No dobra, olinujemy go. Olinujemy go, bazyliszków mi nie szkoda. A, one go zabiły. Super. Dwóch tych tylko straciłem, to nie ma tragedii. I myślałem, że ten tyton będzie jakiś potężniejszy. Biorę hajs, bo mi brakuje hajsu. A to sobie jeszcze znajdziemy. Natrafiasz na dziwny obelisk, wykuty z nieznanego ci kamienia. Oglądając gładką powierzchnię, zauważasz, że nieoczekiwanie pojawiają się na niej jakieś znaki układające się w mapę. Szybko kopiujesz rysunek, który wkrótce znika równie nagle, jak się pojawił. Dobra, czyli to tutaj będzie... Nie. Teraz pytanie, czy to jest tutaj u góry, czy to jest gdzieś indziej? I tak nie mogę nic zbudować aktualnie. Już zbudowałem chyba. Ale przebiegniemy sobie tutaj szybko. Dobra, ja już stąd idę. Nora. Nie wiem, czy dam radę. W sumie przeczekam sobie to jeszcze tylko po to, żeby kapitał kupić. W tej turze. Dobra, brakuje nam 700 zł. Sprzedamy troszkę tych.
kapitał będzie. I teraz już mamy hajs, już nie musimy się martwić o hajs sam w sobie. Dobra. Czyli to może być gdzieś tu. Gdzie się mapka otwierało? Gdzie tu jest mapa? Kurde, Beleno, nie dowiem się, gdzie jest mapa, do cholery. Wydaje mi się, że tutaj powinienem kopać. Ale może się mylę? Smocza utopian, tutaj coś z hydrami. No nie, no wracamy na chatę. Wracamy na chatę, spróbujemy zabić ten. Spróbuję załatwić tutaj. Bazyliszka. Kupmy bazyliszka. Spróbujemy załatwić ten garnizon, ale nie wiem, czy mi się to uda. Dobra, mamy gorgony, jeszcze gorgony nam potrzeba kupić. Jest dzień szósty, więc przeskipujemy sobie dwa dni od razu w zameczku. Tylko po to, żeby sobie ulepszyć... Co mi Gnole brakuje? Po to, żeby sobie poulepszać tutaj jednostki, plus... Tak, zakończmy turę. Wykupić populację. Może... A, nie mam gildii magów. Magazyn zasobów to kupmy. Jest bardzo przydatne. I populacja będzie teraz. 13k. Okej. Od razu sobie ulepszę chatę Gnoli. Bardzo lubię robić to po kolei. Nie przepadam co robiłem. O, bo to mogę, to sobie to zrobię. I 60 gnoli, tutaj 30 tych, tu 30... O, kasy już nie mam. No dobra. Taka armia musi wystarczyć. Chociaż nie, w sumie polecimy po ten artefakt. Może się uda go odbić. W tym odcinku. Ja sobie tylko zapiszę. Nie, zakończyć grę. Gdzie? Zapisz grę. Spróbujmy go naklepać. On miał dużo HP. 40? 70. Ej, to może się udać. Tutaj będzie 50 HP. Sięgnął mi tutaj, żeby zaatakować, ale przenieśmy się nimi tak. Tymi się przenieśmy tak. Tymi sobie zaczekam. Będzie mi walił ważki frajer. Gnoliki do przodu. Spróbujmy. Ale się złożyli. Ej, to ja zrobię troszeczkę inaczej. Idealnie, bez... No, znaczy z jednym tym straciliśmy jedną ważkę. Buty przyspieszenia. Superancko. Co to daje w ogóle? Noszony on zwiększa zasięg bohatera na lądzie. Spoko. Tutaj też zapiszę. Spróbujemy to. Kurde, fuck it. Będę zapisywał na nowej grze. Cały czas. Przejście granicznego. Tak, fuck it. Ile ma HP? 160. Go wykończyć, to nie będzie większego problemu chyba z nimi, nie? Chociaż może być troszkę problem. Dobra. 13 tych musi go zjeść. Idealnie. Przywołuję sobie czarty. To spokojnie. Spokojnie, jak na wojnie, motherfucker. Przejdźmy sobie może tak, tutaj. Mógł być błąd, ale spróbujemy. Tylko dwóch. Mają dużo HP. Oni mają dużo więcej HP, okej. Potraktujmy gościa piorunem od razu. Aha, nie mam many. Chyba. O, no 5. Gdzie tu jest wskaźnik many? Mam 30 niby.
Oni są może niewrażliwi po prostu na to. Też możliwe. Zaczekajmy sobie nimi. Gnole? Tak jest, gnole. Musimy chyba poskładać tego tutaj, o. Nie chcę stracić ważek. To jest moja najsilniejsza aktualnie jednostka. Dobra. Tych raczej się pozbędziemy w takim robocie. Teraz tak. Mam łucznika. Łucznikiem strzelamy w dół. I waszkonem kończmy tych tutaj dwóch. Teraz waszkon jeszcze raz. Dobra. Najwyżej ważki stracę, fuck it. Ważki mogę skończyć, stracić do końca. W gorszym przypadku. Ej, nie był straszny ten taki garnizon. Myślałem, że tu będzie cięższy, ale to może dlatego, że wziąłem sobie w miarę okej poziom. Wziąłem sobie ten 130, a nie ten najwyższy. Może gdyby to był najwyższy, to bym tutaj płakał. Mistrzostwo, partnerstwo, podstawowo, alterelią. Ojojoj, trochę tego będzie. Chyba odporność sobie wezmę. Na chwilę obecną. Wchodzisz na nieznane ci tereny, domyślisz się, że rządzi tutaj inny władca, ale wiesz, że Darf mamuśka! Nie ma dla ciebie znaczenia, jak zareaguje na twój pobyt pan tych ziem. Jeśli będzie trzeba, jesteś gotów przejąć jego tereny. Darf mamuśka, to jest twój koniec. Idę po ciebie, słyszysz mnie? O kurwa. Dawaj mnie tą kopalnię. O ja pierdola. Czy to naprawdę będzie wyglądać na takiej zasadzie, że ja z każdym muszę tutaj walczyć o wszystko? Dobra, idź ważka, poświęć się dla teamu. Niech ważka się poświęci. A walnijmy w pikinierów. Dla zasady. Niestety ważki mi się chyba tu wykroczą całkowicie. Wykrzaczą, nie wykroczą. Ile oni mają chłop w HP? 35. Idź w nich, kurde smokonie. Uśmił. Jedną wiwernę straciłem. Dobrze, niedobrze, niedobrze, widzowie. Halabardnicy, teraz, nagle, ciach, złożeni. Oczywiście, że w gnole pobiegną. Cóż by kurde innego. Joho, silne są dalej. Te zbrojniaki. Ciapciaki. Dobra. Poszło w miarę znośnie. Oddawaj mi tu wszystko. O, logistyka. Ja lubię logistyka. Jak lubi. Ja bym może się przegrupował aktualnie. Bo Darf Pomuśka wydaje mi się, że kutasi w zamku przez 40 lat po to, żeby tylko zobaczyć, on tu idzie. To ten czas, kiedy będę najsilniejszym, kurwa, graczem w Herosy. I w inne gry komputerowe.
Dobra, przekiblujemy tu szybko do populacji. Bez budowania niczego. Ale jest za tym pewien plan, ponieważ ja chcę wykupić w końcu całą populację. Nie mam pieniędzy na to. Bo mam kurwa drogie jednostki. Jak możecie zobaczyć. I tak mnie nie stać. Dobra, whatever. Mam przynajmniej całe... całą armię troszkę ogarniętą. Czy ja mam tu wszystko ulepszone? Tak jest. Dobra, mogę iść na darw mamuśkę i skopać jej dupę. Jeśli się to oczywiście uda. W tym odcinku raczej się nie uda. Można spróbować. O! Przez okoliczne pola i lasy znajdujesz chatkę wyglądającą na dom elfów. Podszedłeś bliżej. Gdy już prawie zapukałeś do drzwi, usłyszałeś coś, czego chyba chciałeś nie usłyszeć. Jak przypomniało ci się, jak pewien Bart śpiewał, elfy w chacie się pedalą. A chuj! Idzie mi ich naklepać. Leśne elfy, czy chcesz założyć ten... Dobra, niech będzie. Pedały. Jeden wiedza. Darf mamuśka! O, to matka Teresa! Matka Teresa z Kalkuty mnie nawiedziła. Nie! To szlak. Wypierz dalej stąd. Jesteś bezużyteczna. W sumie nie, no może zostać. Czas na Darf Krayta. Znaczy Darf mamuśkę. O kurwa! Mówiłem, że się będzie dozbrajał cały rok. Kurde bele. A coś tak przeczuwałem. Ej. Dobra, Bazyliskion. Idź. Auć. Auć. Wyverion, do przodu. To będzie walka z tymi. A jednak nie. Dobra, pedale. Strzelaj. Żałuję, że nie przeczytałem tego, co tam mi pominąłem przez przypadek. Ale to z przyzwyczajenia było, no. Dobra, tutaj mamy kurde. A, idziemy wszystkim do przodu. Się nie boimy. Mamuśka będzie wkurwiona. Bazyliszkę. Czy on teraz zatruwa? Znaczy z kamienia? Aj. Czyli nie ma na to 100% szansy, tak czy siak chyba. Okej, to jest ważne info. No kurwa, oczywiście gnole będą mi gnoić. Frajerzy. I silne te pedały. Znaczy, elfy. Elfały, o. Elfały. Kurde, myślałem, że zginie. No dobra, no nic. Wyverna musi dokończyć tą robotę. Czy oni jeszcze żyją? Nie. Moje 12 było. Sorry. Darf Krayteen. Darf mamuśka. Podbiję ci ten. Zaklęć. Moc plus 1. Logistyka chyba weźmiemy, nie? Czy on coś tu w tym zamku miał? No gówno miał, to dosłownie kurwa gówno. Ale są jakieś już ten, jednostki. Dobra, będziemy musieli tutaj przygnać tą cipą. Sobie tutaj gorgonki jeszcze ulepszymy. Na spokojnie. Mućki sobie nie kupimy, niestety. Jedź, Tereska, do zamku. Będziesz go bronić.
Złączmy jej to wszystko w jedno. Dlaczego to jest tak porozpierdalane? Ojej. Znaczy zamysł za tym musiał jakiś być, żeby to było tak porozwalane. Natomiast nasz władca bestii musi iść dalej. Zaawansowana mądrość chyba, nie? A, walimy w mądrość na razie. Jak nasza wygląda postać? Obrona 10, moc 5, atak 7. Super ancko. Dodatkowe morale. Dobra, czy tutaj już wszystko odkryliśmy? Nie, jeszcze nie. Tutaj jeszcze mi zostało. O kurwa, zapomniałem pokupywać w zamkach rzeczy. Za bardzo wciągnąłem się w fabułkę. Sorry widzowie. No tutaj na razie zostawimy ten zamek. Niech on sobie tam leży. Targowisko oraz kuźnię potrzebujemy. No to lecimy. Kuźnia od razu. Już jest nasze. Tutaj jest jeszcze tartaczek. 1000 golda, superancko. I obelisk. A, no to jest to samo. To wygląda jak górna część mapy. I to jest chyba tam, gdzie jest... tam, gdzie chciałem iść. To kopać. Tu nie ma raczej innej opcji. A, tu się czekajcie, bo tu jest jeszcze ten. Jeszcze jest morze, więc może gdzieś tutaj jest... Nie, bo nie ma tutaj, nie stać go było. No dobra, rozumiem. Darf mamuśka zawodzi po raz 10. No nic. Tutaj, a w sumie mogłem pedalące się elfy jeszcze wziąć przy okazji. Szkoda, zapomniałem o tym na śmierć. Dobra, weźmy sobie ulepszoną łuczników. Kupmy tutaj tej łuczników od razu, znaczy kuszników. Żeby miała się czym bronić matka Teresa. Wszystko już chyba ogarnęliśmy? Tak mi się wydaje. Jezus, ale mamy dużo ruchu. Dzięki tej logistyce. Staw hydr! Nie kupimy tego. Musimy sobie kupić jednostki. To jest ważniejsze. Ja sobie tu łuczników muszę wykupić. Jakieś tu wiwerny 17. 18 krówek. 4 te. Jednego tego. I to wszystko trzeba pomerdżować. Żebyśmy byli jeszcze potężniejsi. Nie mam ulepszonych tych. No nic. Zakończymy tę turę. Dowalimy sobie jeszcze tutaj ile się da hajsu za... Znaczy wywalimy ile się da hajsu na jednostki. Już wszystko wykupione. Dobra. Już więcej nie będzie raczej jednostek w tym tygodniu. Czy raczej, no na pewno nie będzie więcej jednostek. Udamy się od razu tutaj. Bo ja bym chciał od razu sobie ogarnąć rzeczy. Targowisko oczywiście potrzebujemy. Od razu magazyn zasobów zrobimy i lecimy jeszcze się sklepać z tymi wiwernami. One mogą być problematyczne troszeczkę. A mamy jakieś fajne nowe spele? Chyba nie. A, bo ja nie odwiedziłem tego. Jak to się nazywa? Dobra, nie skipnijmy. Na razie dajmy łucznikom się wykazać. Niech osłabią przeciwnika ile się da. Kurwa, zjebałem. Ty strzelać miałeś. Krówki? Nie, może niech nasze wiwerny tutaj ukąszą ich wiwerny. Żeby było bez strat. Mamy jakiś herb odwagi. Co to daje w ogóle? Herb odwagi. Morale o 1. Super ancko. Tutaj jeszcze kryptę mamy. I tą kryptę zrobimy jako ostatnią rzecz. Dobra, bez strachu. Myślałem, że tu będzie coś straszniejszego. Miałem nadzieję na jakieś, nie wiem... Wampiry chyba są najgorsze z tego wszystkiego tutaj. No właśnie, były najgorsze z tego wszystkiego tutaj. A w sumie nie będę marnował many. Udupmy tutaj wszystkich w ten sposób. Daj się innym zabawić. Krówki jeszcze nie miały okazji nikogo pierdolnąć.
Dobra, super, Ancka. Kolejny. Zaklęty pierścień. Artefakt noszony jest przedłuża czas trwania zaklęć rzuconych przez bohatera o dwie tury. O, super, Ancka. Tutaj musimy coś jeszcze wybudować. Ratusz, gdzie magów nam potrzebna, okej. Okay. Od razu kupmy Teresce książkę, jeśli o jej potrzeba taką. No i dobra, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja chcę się z wami w tym momencie pożegnać. Mam nadzieję, że coś to się wam troszeczkę spodobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. No i będzie jeszcze part 2 i mam nadzieję, że part 2 i 3, bo fajnie się bawię. Śmieszne teksty tutaj są. Tak więc dajcie znać, co sądzicie. Jeśli macie takie rzeczy dla mnie, no to podsyłajcie do mnie na Discordzie. Ja z chęcią je ogram. Trzymajcie się. Siemanko.